Witam wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, jak ja robię sos na pizzę. Stosuję pomidory z puszki, krojone, bez skórki. Nasze przyprawy to czosnek, oregano, pieprz, cukier. Co do soli, czekamy na sam koniec, jak nasz sos się zredukuje. Żeby nie przesadzić z solą, zawsze solimy na koniec, mieszamy, gotujemy na małym ogniu, aby nam się nic nie przypaliło. Pamiętajcie, żeby od razu pomidorów nie blendować, ze względu na to, że dojdzie do wyższej temperatury, pomidory będą strzelać na lewo i prawo. Zawsze mielimy na sam koniec. Po 20 minutach sos wygląda oto tak właśnie. Proszę zobaczyć. Nasz sos jest już gotowy, tak więc możemy do smaku dodać soli. Przemieszamy. Pycha. Blendujemy, aż uzyskamy jednolitą masę. Piękny, gęsty, aromatyczny sos. Proszę spojrzeć. Piękny. Proszę bardzo.